Rozmowa dnia w Radiu Wrocław. Zaprasza Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś kandydat Zielonych na prezydenta Wrocławia, Robert Suligowski. Dzień dobry, witam państwa. To dlaczego, pytanie na początek, dlaczego pan się zdecydował na to, żeby powalczyć o o fotel prezydenta. To dojrzewało w nas od dłuższego czasu, w nas zielonych. zielonych, tak? I rozmawialiśmy o tym od ponad pół roku. Chcemy naszą wizję, wizję Wrocławia, zupełnie inną wizję od tej, która była realizowana przez ostatnich 30 lat, czyli od czasu transformacji, przedstawić. I będziemy starali się mieszkańców i mieszkanki Wrocławia do tej wizji przekonać. To zielone miasto oparte o komunikację zbiorową, miasto przyzwoite, Miasto równych szans, miasto, które się harmonijnie rozwija, czyli za e, powstającymi osiedlami idą usługi publiczne, idzie transport. To jest miasto, w którym po prostu przyjemnie się żyje. I tego, tego w dzisiejszym Wrocławiu, który się chaotycznie rozwija, który się rozwija nierównomiernie, gdzie jest bardzo dużo nierówności, niesprawiedliwości społecznych, e, gdzie jest dużo pogardy dzisiaj i takiego kumoterstwa. No, ta wizja Wrocławia jest dla nas zupełnie odmienna i dlatego chcemy wykorzystać ten czas. Mamy na to półtora roku, żeby wrocławianki i Wrocławian do tej naszej wizji, zielonej wizji przekonać. Powiedział Pan m.in. o tym, jak się Wrocław rozwija w niekontrolowany sposób, jak, jak rozumiem. No to może, może zacznijmy od, od tego wątku albo tu się zatrzymajmy. Faktycznie jest tak, że wiele osiedli w ostatnich latach powstało w stolicy regionu, nim zadbano odpowiednio wcześniej o infrastrukturę, właśnie na przykład drogi, szkoły, sklepy, czyli najpierw postawiliśmy bloki, później dopiero ktoś zauważył, że nie ma tych dróg, nie ma tramwajów, Autobusu. Czy Pana zdaniem da się w ogóle jeszcze coś zrobić w tej sprawie, patrząc chociażby na niemalże każde osiedle w tej chwili, które powstaje, nie wiem, z jednej strony jesteśmy tu na południu, więc możemy powiedzieć o Jagodnie, jak spojrzymy na północ, to mamy Lipę Piotrowską, jak popatrzymy na wschód, to mamy Wojnów, Strachocin, Biskupin, w zasadzie wszystkie te osiedla pękają w szwach, prowadzą do nich pojedyncze arterie i ja, ja przyznam szczerze, że zresztą to przyznają wszyscy eksperci, że, że w tej chwili już trudno będzie, będzie rozwiązać te, te, te kłopoty komunikacyjne znaczy w tamtych miejscach. Do, dokładnie, no to, to co my mówimy, zieloni, ale nie tylko my, to my żadnymi arteriami drogowymi tego nie rozwiążemy, bo problem będzie się zawsze koncentrował w centrum, jeżeli poszerzymy drogi na Jagodnie, no to one i tak, i tak te samochody będą się spotykać w centrum miasta. Jedynym rozwiązaniem jest transport szynowy, jedynym rozwiązaniem jest sieciowanie w ogóle różnych środków transportu, czy czyli kolei tramwaju i autobusu. To ja, ja moje doświadczenie z zachodnich aglomeracji. To jest jednak autobus, który głównie zbiera mieszkańców z osiedla dowozi, czy to, czy to do sieci szybkiej komunikacji szybkiej kolei miejskiej, czy to dowozi do tramwaju, czy to dowozi do metra. Metra we Wrocławiu sensu budować nie ma w mojej ocenie, natomiast mamy duży potencjał drzemiący w kolejach. No i to jest jeden z takich zapomnianych tematów, zarzuconych trochę przez Wrocław. Wrocław, który się odwrócił od kolei i w sporze z województwem samorządowym zniszczył, zniszczył ideę wspólnego biletu, chociażby, ale to jest tylko element, bo wiemy, że w aglomeracji na danej linii Chociaż kolejowej. Chociaż miasto przedstawia swoje racje, akurat w tym aspekcie. Mo, moim zdaniem miasto nie ma o tyle racji, że skoro transport kolejowy ma być częścią miejskiego systemu komunikacji, a ma być, to albo miasto postawi własną sieć kolejową. Albo miasto musi się dokładać do tej istniejącej, bo to. No ma i właśnie chyba tutaj diabeł tkwi w szczegółach o to, żeby ile trzeba było dokładać. Czy to, to jest kwestia do negocjacji, do rozstrzygnięcia. Ja, ja uważam, że kwoty, które padały rzędu tam 18-20 milionów złotych, to, to nie są kwoty, które powinny nas. Rocznie przerażać, tak? jeżeli rzeczywiście e, e, województwo samorządowe uwzględni potrzeby samej aglomeracji wrocławskiej, jeżeli chodzi o częstotliwość. Czyli rozumiem, że komunikacja zbiorowa jako remedium na korki i generalnie na to, co się właśnie dzieje e, na poszczególnych osiedlach. Tak, no, nie, nie mamy wyjścia. Wrocław wyszedł poza taki pierścień linii kolejowej, który dawniej wyznaczał to ścisłe centrum miasta. Niemcy w centrum budowali linie kolejowe na estakadach, natomiast tam, gdzie już uznawali, że miasto rozwijać się dalej nie będzie, to to były po prostu linie, które leżały na takich równoległych skrzyżowaniach kolizyjnych z, z drogami. No dzisiaj mamy kilkudziesięciotysięczne osiedla, które w ten sposób się przemieszczają. Nagle się wszyscy obudzili, że linia kolejowa na Sobudkę w stronę Świdnicy się otworzyła, mimo że wiadomo było, że tak będzie i że zatkane jest całe południe Wrocławia. Będzie tych pociągów więcej. I, I, i ma pan pomysł, problem... co z tym zrobić? Ja uważam osobiście, że jedyną metodą jest, jest budowa tramwajów na te osiedla, i te tramwaje, tym tramwajom trzeba zapewnić bezkolizyjny przejazd, czyli albo górą albo dołem, absolutnie nie skupiałbym się tutaj na tym, żeby budować wielkie rozwiązania drogowe dla samochodów, a jednak skomunikować skomunikować te osiedla z centrum tramwajami. Da się pogodzić Interesy kierowców, rowerzystów pieszych? Podoba się Panu to, w jakim kierunku właśnie Wrocław się rozwija, czyli stawia na ścieżki rowerowe, na wycinanie ruchu kołowego w ścisłym centrum miasta? Nie, nie mamy innego wyjścia. To, to wiemy, wiemy też znowu z zachodnich aglomeracji. Musimy się uczyć, jak. Rozwijające się duże organizmy miejskie, e, jakie błędy popełniały w latach 70., -tych, 80., -tych? ile kosztuje dzisiaj usuwanie skutków tych błędów. Nam się dzisiaj wydaje z perspektywy 2023 roku tu i teraz we Wrocławiu, że alternatywnych metod nie ma, natomiast wiemy z Berlina, wiemy z Amsterdamu, wiemy z wielu innych miast europejskich, że to jest ślepa uliczka, że możemy dokładać kolejne pasy ruchu. Będą kolejne setki tysięcy ludzi do Wrocławia ściągać, bo jesteśmy takim centrum regionalnym rozwoju i tutaj przyjeżdżają osoby nie tylko studiować, ale i pracować i żyć. Puchną, puchną miasta powiatowe wokół Wrocławia czy Czębnica, Oława, Oleśnica. Tutaj będą kolejne dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi się sprowadzać i mieszkać, więc my musimy im zapewnić. Taką formę dojazdu, żeby jednocześnie w tym mieście dało się żyć, żeby dało się oddychać, żeby było gdzie pójść na spacer, żeby było, było miłe miejsca do, do rekreacji, żeby w naszych mieszkaniach nie było głośno, i nie śmierdziało spalinami, więc tutaj nie mamy wyjścia. Musimy iść te, y, tą drogą y, komunikacji zbiorowej, y, drogą, drogą rozbudowy y, y, sieci dróg rowerowych, ale też tworzenia takiej zielonej sieci, zielonej sieci... Y, czy zielono-niebieskiej, tak, gdzie łączymy wodę, wodę z parkami, gdzie są to całe ciągi, ciągi, które idą przez miasto, gdzie możemy się je równo, równocześnie y, przemieszczać z jednego końca Wrocławia na drugi, takimi właśnie zielonymi ciągami i zadbać o doliny rzeczne, zadbać o retencję. Nie uciekniemy przed tematem też katastrofy klimatycznej, czy, czy tego, że jesteśmy najcieplejszym miastem w Polsce. To są, to są dane potwierdzone przez naukowców. Mamy fatalny stan powietrza i to są wszystko rzeczy, zadania przed nami. No, nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na jednym aspekcie. I jak to zrobić? Jak to na będzie... przykład, jeśli mówimy o parkach, mówimy o, o retencji, mówimy o, o oczkach, które wiadomo, że są niezbędne. Do tego, żeby po pierwsze wpływać na powietrze i masę innych aspektów, to widzi pan przestrzeń w tej tkance miejskiej? Do tego, żeby właśnie takie przestrzenie powstawały, bo takie, bo takie ciągi jak chociażby ten klin wojszycki, czyli te, te, te płuce tutaj na południu, czy, czy kilka parków obok siebie, gdybyśmy się zawzięli, to od ulicy Kamiennej praktycznie moglibyśmy przejechać wzdłuż ślężnej aż tutaj do Parku Południowego cały czas tymi terenami zielonymi, no ale to na palcach jednej ręki moglibyśmy wymienić. Tego typu zielone miasta. No, mam, ma, ma, mamy, mamy też podob, podobne możliwości jeszcze cały czas na zachodzie Wrocławia, czyli patrząc od, od Leśnicy, praktycznie potem przez e, e, Park Zachodni i takie, takie ciągi jeszcze są. E, musimy zadbać o to, żeby dzisiaj zabezpieczyć te ostatnie miejsca, żeby nie pozwolić pozamykać tych, tych ciągów. E, jest postulat Wrocławskiej Ochrony Klimatu, koalicji ponad 20 organizacji w żeby 26 miejsc przyrodniczo cennych poddać ochronie. Jednym z nich jest dyskutowane na tak zwana dziura Solorza przy stadionie Wrocław. Tutaj z jednej strony jest interes miasta, żeby, żeby jakieś środki ze sprzedaży nieruchomości uzyskać, no z drugiej strony wiemy, że to jest potężny, potężne chłodziwo dlatego Prze, przerośniętego betonem miejsca, i y, to jest dyskusja, którą musimy prowadzić. Ja przypomnę, że dzisiaj miasta takie jak Londyn wydają miliardy funtów na to, żeby odbetonować, y, odetkać, odtworzyć. My jesteśmy dzisiaj jeszcze cały czas w tej, y, w tej sytuacji, że mamy tak zwaną rentę zapóźnienia, czyli są wynikające z pewnych opóźnień w rozwoju. Y, jesteśmy w stanie dzisiaj. Skorzystać i nie ponosić tych ogromnych kosztów na to, żeby później wykupować. Też trzeba sobie zdać z tego sprawę: to musi paść, że my na, 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 na cele publiczne mamy coraz mniej terenu. Miasto bardzo wiele, wielu, wielu terenów się pozbyło i przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie takie tereny odkupować. Więc musimy zadać sobie pytanie, co, na co potrzebujemy? Musimy zmienić zupełnie wrocowską urbanistykę. Potrzebujemy świeżych, młodych ludzi. Którzy będą, będą o mieście patrzeć tak, jak dzisiaj się patrzy, nie perspektywą lat 70. ale zauważył pan na pewno, że znakomita większość największych placów we Wrocławiu na czele z nowym Targiem. Czy generalnie głównymi krzyżówkami to jest jeden wielki beton? Czy Pana zdaniem da się to tak zrobić, tak przeobrazić, żeby, żeby te miejsca były właśnie zielone, ale nie polegało to na tym, żeby postawić donicę tam na, na, na tym betonie, tylko żeby faktycznie było czym oddychać w ciepłe, upalne dni? Czy mamy do czynienia z kolei ze smogiem, ale trochę innego rodzaju? No, samochodowym. No, da, da się ja spędziłem pół roku, mieszkałem z dziećmi w Berlinie i e, tam w centrum miasta. Rosną potężne, piękne drzewa na, na ulicach śródmiejskich. Także ma, mamy takich przykładów w Europie: mnóstwo są. Unerfy. Tak, no, to, to, to akurat przyszło, przyszło z, z Holandii, gdzie, gdzie są u, na ulicach takie miejsca. Wygodne do funkcjonowania, gdzie jest, gdzie wystawić ogródek gastronomiczny, gdzie, gdzie rośnie drzewo, gdzie są krzaki, gdzie jest ładnie i gdzie się po prostu przyjemnie żyje. Myślę, że to jest kwestia kluczowa: jakość życia. Czy chcemy rzeczywiście mieć czym oddychać w mieście, czy chcemy, żeby nasze dzieci mogły bezpiecznie i zdrowo funkcjonować. Ja mam taki na, na, na leśnicy tuż przy. Przy szkole podstawowej komin, który bezpośrednio na boisku dzieci ćwiczą w trakcie WF-u, gdzie potem grają szkółki piłkarskie, dzieciaki po godzinach uprawiają sport, bezpośrednio gryzący dym z tego komina idzie. I to są rzeczy, na które my musimy sobie we Wrocławiu odpowiedzieć. Co jest dla nas najważniejsze? Ta jakość życia, czy, czy, czy jednak no, takie tezy o tym, że że da się, da się do, do, miasto skomunikować samochodami, że, że to są bajania o tym powietrzu, że jednak węgiel, węgiel to jest dobre źródło ogrzewania domu. No to czujemy w powietrzu, że tak nie jest. To na koniec pytanie jeszcze o Śląskę Wrocław. Pana zdaniem na sprzedaż? Czy dalej utrzymywany z podatków? Ja uważam, że utrzymywanie przez miast, miasto, czy gminę, czy, czy jakąkolwiek formę samorządu spółki sportowej, profesjonalnej jest patologiczne i Śląsk Wrocław powinien być jak najszybciej sprzedany. To zresztą wielu kibiców i kibicek Śląska Wrocław mówi, że to, to nie jest, to jest też ślepa uliczka w zarządzaniu klubem, bo, bo klub się nie rozwija, sukcesów sportowych nie osiąga, można powiedzieć, że żyje jak z takiej ręki. Socjalnej z tych wpływów z miasta i nie ma ambicji do tego, żeby się rozwijać. Tylko co wtedy ze stadionem? Chyba, że zrobi pan tam park jakiś duży. Czy tk, sta, stadion na szczęście zaczęły się znajdować pomysły na to, żeby, żeby tam był, były, były miejsca użyteczności publicznej. No, zarząd Zieleni Miejskiej się tam przeniósł, jest przedszkole. No, to są dobre ruchy, bo, bo bardzo szkoda tych hektarów betonu za, za setki milionów złotych, które cały czas spłacamy w kredycie i które tak naprawdę przez y, większość czasu stoją nieużywane. Robert Suligowski, kandydat Zielonych był na prezydenta Wrocławia, był dziś gościem rozmowy Dnia Pięknie. Dziękuję, dziękuję za pięknie. spotkanie. Dobrego dnia.